swag, bitch. Z tej strony Sandra Dawidowska. Dzisiaj zaczynamy vloga w ten sposób, że chcę Was poinformować, że idziemy do pewnej bardzo fajnej krainki, gdzie najemy się potąd i chyba aż tak bardzo nie przyjemy, więc może być. Barze i podleciachu i ja zamówiłam sobie jakiegoś szejka z jakimiś dodatkami i to jest Snickers. Już potem odpadłam, więc jeżeli ktoś jest w stanie zjeść to wszystko, to ja naprawdę gratuluję i życzę powodzenia. Ludzie, hit, jest tak późno, ja jutro mam egzamin jeszcze ostatni, moja sesja się już kończy z psychologii. Stwierdziłam, że będę się stresować, więc idę się wyżyć tym na siłownię. Zawsze jak idę tak po ciągu, to mam wrażenie, że zaraz ktoś mnie zaatakuje, zabije, zamorduje i w ogóle. Także plus taki, że to jest Warszawa i jeździ tu bardzo spory aut. Nie wiem czemu zachciało mi się tej siłowni, trzymajcie kciuki, żebym w ogóle coś tam zrobiła. Po prostu tak mi się nie chce, ale idę, będę trzymała swoich postanowień noworocznych i w ogóle mam jeszcze jednego newsa Wam do przekazania, którego nie mogłam powiedzieć przy ludziach, bo to jest takie ciche tajna przez poufne, więc zobaczcie. Kochani, jestem właśnie na siłowni i ogólnie chciałam się pochwalić o jednej rzeczy, której wcześniej jakby nie poruszyłam tego tematu, bo nie chciałam, żeby ktokolwiek się dowiedział. Mianowicie, ten vlog będzie taki troszkę połączony, ponieważ dopiero jutro idę na tatuaż. I bardzo mało osób z mojego otoczenia o tym wie. Chciałam po prostu zmieścić to tak na vlogu i mam nadzieję, że dowiedzą się tylko z vlogu i się nie kapną. Więc mianowicie jutro idę na tatuaż, będę Wam wszystko pokazywać. Co i jak? Planowałam być to palemka taka, no nie wiem, jak Wam teraz pokażę, tak z tyłu na kostce, na nodze. I zobaczymy jak to wyjdzie i musimy być cicho, bo dopiero z tego filmiku możecie się tego wszystkiego dowiedzieć. Jest mi tak ciężko to trzymać ze zębami, bo jestem nauczona, że od razu każdemu się chwalę. Ale wie to bardzo, bardzo malutko osób, więc jestem sobie dumna, że się nie wygadałam. To nie będzie mój pierwszy tatuaż, aczkolwiek jestem tak zestresowana, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Ja po prostu boję się, że później tak, że on będzie mnie bardziej bolał, bo na przykład ten na nadgarstku gdzieś na ręce bolą mnie o wiele mniej niż ten na nodze, niż ten na kostce. A zwłaszcza, że to jest właśnie obok kostki. Boję się, że po prostu będę, wiecie, umierać, zdychać i już po prostu jestem ciekawa, że zasnę. A jeszcze jutro chcę Was zabrać ze sobą do mojej szkoły, do Pałacu Kultury, bo jutro mam ostatni egzamin. Mam nadzieję, że uda mi się go zaliczyć i sobie będę miała z głowy. Więc jeżeli uda mi się go zaliczyć, to będzie super, ale możecie trzymać kciuki, chociaż i tak już pewnie będzie po tym egzaminie. Ale trzymajcie kciuki, żebym go zaliczył. Nikomu nie wypaplałam, że robię ten tatuaż, więc naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które wiedzą o tym tatuażu i jestem zestresowana. Kolejnym wyzwaniem jest to, że tak naprawdę filmik dopiero opublikuję w środę, więc do środy muszę zachować się jak szara, cicha myszka. Muszę udawać, że nic z moją nogą jest nie tak, że wszystko jest w porządku, żeby nikt się nie kapnął. Więc trzymam ze siebie kciuki, trzymajcie ze mnie kciuki, musi to dojść do skutku. Spóźniłam się o minutę na swój autobus na egzamin, więc idę na kolejny, na inny przystanek, więc trzymajcie kciuki, żebym tym razem się nie spóźniła. Miałam taki jogging, słuchajcie, że normalnie kardio już jest mi niepotrzebny. Zdążę, jest, był, minutę temu, kolejny za 40 minut, dlaczego zawsze kura ja? Boli mnie brzuch z nerwów. Egzamin, tatuaż, po prostu to chyba mnie przerasta. Albo jestem za stara, albo to za dużo na jeden dzień, nie wiem. Kochanie, jestem już przy mojej uczelni, jestem pod Pałacem Kultury, o ile cokolwiek widzicie. Idę napisać ten nieszczęsny egzamin i widząc ten budynek jeszcze bardziej się stresuję sobie, bo już mam takie ciary. O, chyba pierwszy raz Wam pokazuję siebie z tym oto dziełem. Ruskich. Yeah.
jestem już po egzaminie i chciałam się pochwalić, że było naprawdę bardzo dużo możliwości, żeby ściągnąć, ale z tego na szczęście nie skorzystałam. Stwierdziłam, że w tym roku będę pilną uczennicą i mam nadzieję, że poszło mi dobrze. Znaczy, takie mam wrażenie, aczkolwiek czekamy na wyniki. I teraz sobie czekam pod pałacem jeszcze chwilkę, chyba z gospodarza złotych, bo tutaj zmarznę. Poczekam sobie jeszcze chwilkę, no i jadę obczaić, gdzie dokładnie będzie ten tatuaż i teraz zrozumiem się tatuażem. Kochani, chciałam poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną dla mnie kwestię. Mianowicie mówię tutaj o postanowieniach noworocznych, które mam nadzieję, że uda mi się wszystkie spełnić w tym nowym roku. Jednym z nich, takim w sumie najważniejszym u mnie, jest to, że po prostu w każdym miesiącu muszę wybrać sobie jakby jedno miasto, do którego się udaję. Na przykład w styczniu byłam w Krakowie, w lutym teraz jadę do Pragi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, w którym miesiącu uda mi się to dokonać, ale po prostu marzy mi się zrobić takiego tripa, takiego wiecie, wyjechać wieczorem, na przykład właśnie do Sopotu bardzo bym chciała jechać, wyjechać wieczorem, wrócić na przykład z samego rana, taki wiecie, nie to, że o, chcę zwiedzać i w ogóle, bo w Sopocie też już byłam, tylko po prostu taki trip, tak wiecie, na noc, no to wszystko zobaczyć i w ogóle, i w ogóle. Także mam nadzieję, że mi się to uda. Stwierdziłam, że jeżeli mam coś w sumie tak jakby zainwestować, to myślę, że w moje wspomnienia, ponieważ tego raczej nikt mi nie zabierze. Kiedyś naprawdę było mnie pełno, jak jeździłam na koncerty, byłam naprawdę wszędzie, jeździłam praktycznie po całej Polsce. Teraz, od kiedy przeprowadziłam się do Warszawy, mam to jakby z całą pracę i w ogóle, to jest tego o wiele mniej. Dlatego chciałabym to nadrobić i chociaż taki jeden wyjazd w miesiącu myślę, że jest bardzo fajną opcją, bo na przykład nie mówię, że muszą być to jakieś gigantyczne kwoty, że wyjazd musi być tygodniowy, więc to są bardzo małe kwoty, a przynajmniej można coś sobie pozwiedzać, coś zobaczyć. Wiadomo, że chciałabym jeszcze odwiedzić na przykład Francję, wrócić do Disneylandu, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo mi się tam podobało, ale wiadomo, że to już jest większy koszt, więc mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku może chociaż to zrobię. Taki mus na ten rok to już właśnie na pewno był Kraków, drugi raz wrócę do Krakowa na pewno w maju, na pewno odwiedzę Gdańsk, chciałabym Sopot, kiedyś chciałabym wrócić do Disneylandu, czyli tam we Francji, no na pewno do Joret, do Hiszpanii, do Barcelony, chciałabym jeszcze raz to wszystko odwiedzić, zobaczyć. Mam nadzieję, że uda mi się to spełnić nawet w takim dość krótkim czasie, albo chociaż w przyszłym roku. To już będzie takie ok. Teraz ogólnie jestem w trakcie czekania, ponieważ mam jeszcze kilkanaście minut do tatuażu. No troszkę już tak powiem wam, że stres się przeszedł, bo już to miejsce ogarnęłam, gdzie to jest, więc chyba się nie zgubię. Teraz bardziej stresuję się tym, jak to wyjdzie i efektem całym, więc troszkę ręce mi się trzęsą. Postaram się coś tam dla was nagrać, jeżeli nikt mnie nie zezwie i w ogóle, to postaram się coś nagrać, a jeżeli nie, to po prostu pokażę wam efekt po. Kochani, jestem już po wszystkim, mam nadzieję, że uda mi się jakoś chyba pokazać ten tatuaż, jest już zabandażowany. Także kochani, ja zmierzam zaraz do domku po tym ciężkim dniu, naprawdę tatuaż mi się podoba. Zaraz wam wszystko pokażę. No wiadomo, no troszkę tam pobolało przystanie. Kochani, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, buziaczki, papa i nie zapomnijcie o subskrypcji i łapeczce w górę. Także buziaczki, jeszcze raz dziękuję. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.